środę 23 kwietnia około godziny 13 na skrzyżowaniu ulic 3 Maja i Wolności w Bielawie doszło do kolizji drogowej z udziałem samochodów marki Peugeot i Renault. Najprawdopodobniej kierowca Renault wymusił pierwszeństwo, uderzając w drzwi samochodu od strony kierowcy. Auto odbiło się od krawężnika i uderzyło w budynek po drugiej stronie ulicy. Kobieta kierująca pojazdem została przewieziona do szpitala w Dzierżoniowie.